Chcecie? Zrobimy sobie to. Mamy chyba rozstawić jakieś czujniki. Nauczymy. Sześć godzin. No bo co my mamy? Okej, mamy tutaj, dobra. Tylko zrobimy sobie jakąś broń, bo tam było powiedziane, że będą wilki. No i tam jeszcze w jakiejś skrzyneczce. I widzicie, te wszystkie skille, które tam zwiększają prędkość na pewno wydobycia, to może mieć na jakiś sens, bo jeżeli cały czas zaczynamy tak jakby od nowa. Dobra. Szybko jakieś drzewo, żeby sobie zrobić włócznie. Najlepiej to łuk. O, robimy. O. Fiber. Dosyć szybko się te surowce zbiera, nie ma jakiegoś wielkiego problemu. No i pochodnie jeszcze byśmy zrobili. No, idziemy. No, gdzie to jest? No, w tamto. Dobra.
No jeszcze kawałek. O, jesteśmy blisko punktu. Tam niedźwiedź chodzi. Nie jest za dobry znak. O, pasowałoby może jakąś sobie wieżę zrobić i rozstrzelać. Ile on ma chapa? No jest. Może on dopiero się odpala, jak postawimy ten. Wow. Ile on ma chapa, ludzie? Dobra, wiecie co? Z nim chyba nie trzeba walczyć. Coś mi się wydaje. Aha, bo jeden deploy mamy ustawiony. Czyli najlepiej go ominąć, tego niedźwiedzia. No postawić i ten. I uciec. Nie wiem, ile on miał hapa. No ale musimy teraz pewnie wrócić tam, gdzie był ten niedźwiedź, co? O nie. Nie musimy. Dobra. To gdzie teraz? Aha. Tam. No dobra.
Station 2 is up and active. Station 1's connected. You're 5x5. No widzę, lepiej z tymi wieżakami nie walczyć. Została co jeszcze jedna tutaj. No i zwiał. O, nie potrzebujemy jedzenia ani nic, ale... No, bardziej to jest? No, musimy tutaj zejść. Ojeju. Taks. Dobra, idziemy tędy. Jeszcze tych bandaży. Ja chyba cały czas krwawię, nie? No właśnie. Dlaczego on się nie leczy? Znaczy... Deep Wound. A, Saturate Kit. Dobra. Co to jest ten kit? Aha, to. Dobra, odblokujemy sobie to. O Jezu, wymaga kości. No to ładnie. Musimy coś ubić. Station 3 connected. Systems holding. To nam się udało. Nearly there. Just need the uplink and Yaneo's gonna have all the data they need. Set it up by the lake. Something about it's got them real interested. But nobody tells me anything. A jeszcze tutaj. Point Delta. Jest tutaj. Dobra. Nie rozumiem trochę tego. Aha, rozumiem. Active. Coming through clean and green. Shouldn't take long, friend. No trochę to... Trochę coś to zejdzie. Babysit that radar. You'll need to Kurde.
Kapuje, musimy to chronić. Trzeba sobie włócznie zrobić. I dużo strzał. Dobra. Jesteśmy na końcówce misji. Niestety musiałem zacząć misję od nowa, ponieważ zrobił się pewien błąd. Mianowicie, kiedy umarłem i spróbowałem się zrestartować, nie było tego pojemnika z tą sondą. Tak, i nie mogłem ponownie ustawić tej sondy. Więc nie mogłem skończyć questa. Tak, no tak to niestety wyszło. Natomiast to nic. My teraz zrobimy inną trochę taktykę. Ustawimy sobie tutaj budujemy sobie taką mini platformę. I zobaczymy, jak to wyjdzie. Tak więc ustawimy sobie platformę i z tej platformy będziemy strzelać. Takiego. Natomiast ustawimy tu jeszcze jakieś słupki, bo może się przydadzą. Nie wiem, czy są potrzebne, szczerze mówiąc.
i elegancko. Szkoda, że nie mamy tej. O, możemy zrobić. Super. A tylko jedną. No nic. Napijemy się jeszcze wody. I teraz tak, stawiamy ten cusik. Odpalamy. Dobra, i liczymy na to, że uda się nam to obronić. Może jeszcze zrobimy kilka tych. Nie wiem, czy jest to potrzebne, ale. Ciekawe, że te wilki atakują mnie. Paduwa. Się wydaje, że może nam strzał zabraknąć. Te 50%. Ale się nie udało. Dobra, uciekamy, wiecie, uciekamy. Ważniejsze, że mamy ten czujnik. Tak. Najważniejsze, że mamy ten czujnik w plecaku, to będziemy mogli go podnieść i znów ustawić. No tak, ja to rozumiem, tak? Zaraz to zobaczymy. O 50%. To może przy następnym podejściu się uda. No to taktyka z tym podestem nie jest zła, szczerze mówiąc. No dobra. Dobra, ja tutaj się przejdę, zbiorę rzeczy i widzimy się później. No, dobra, wziąłem ciało i widzicie, mały na szczęście ten nadajnik. Możemy go rozstawić. No jest dosyć ciemno, więc to nie jest. Fajnie, ale najpierw zanim go rozstawimy, to jeszcze oczywiście tam zrobimy tą platformę i tak dalej, nie? Także no widzimy się, jak zrobię tą platformę, to nie będę was męczył. Dobra, poprawiłem platformę, troszkę ją obudowałem i jak widzimy, tu nie było już tego
tego zasobnika, więc jakbyśmy nie wzięli z ciała tego czujnika, to moglibyśmy znów mieć ten błąd, tak? O, nie mamy oksygenu, ale może nam starczy. Dobra. Zapalamy tą pochodnię, że tak powiem. I czekamy. O, szybko się przedarli, szczerze mówiąc. No ale to nic. O, tutaj to jest dobrze było zrobione. Na 20%. Walka trwa. Jednak te ogrodzenia troszkę pomogły. Elegancko. Misja wykonana, możemy wracać do tamtego miejsca, żeby zakończyć misję, tak? Ale rzeźnia. Dobra. Wejdziemy, oskurujemy te ciała i wracamy tu. A, jeszcze. O, potrzebujemy oksygenu. To myślę, że po drodze tam gdzieś będzie. Oskuruję ich głównie ze względu na doświadczenie, bo nie zabierzemy tego przecież. Dobra, dotarliśmy do kapsuły i możemy w końcu zdać misję, z tego co rozumiem. Nie wiem, co tutaj można zrobić. Poukładam to, ale to chyba tylko egzotyczne chyba można zasoby. Dobra. Nie będziemy tutaj się rozwodzić nad tym. I return. Dobra. Nie, zyskaliśmy 75 tej walutki. No i okej. I zrobiliśmy misję. Także uważajcie, jak zginiecie.
tej misji ze względu na tamten czujnik, tak? No i dobra, mamy 11 poziom. Zobaczmy, jak to wygląda w misjach. O, widzicie, a teraz nam zaliczyło misję. Zaliczyło chyba tą misję, a tej poprzedniej nie? No dziwne, ile mamy teraz tej nagrody? Ha, nie, no to by się zgadzało. No nieistotne. Tutaj rozumiem, że możemy kupić... Właśnie trochę nie rozumiem. Research and craft, czyli najpierw trzeba to wynaleźć. A później trzeba to wytworzyć, tak? Ale co, jak to wytworzymy, to będziemy mieli to na stałe? Nie wiem. Jak wiecie, to możecie napisać w komentarzach. Także myślę, że na razie na tyle skończymy. Tu pokażę jeszcze, dodałem sobie w solo trochę tych punkcików. Tutaj też trochę dodałem. Dodałem w survivalu. No tutaj zrobiłem to chyba, ale ok. Tutaj życie. Alter Labyrinth Hell. O, Sea Animal Hellbugs. Fajne. Fajne, to jest fajne, tylko to wymaga... Czego to wymaga? A, tego wymaga. A to jest fajne. Muszę przyznać. Nic. Tutaj coś dodałem. A, movement speed. Movement zawsze się przydaje, co prawda nie jest to dużo, ale... Widzicie, pierwszy poziom. A to jest koszt. A to jest użycie. No jest tutaj na co wydawać te punkciki. No dobra. Następną misją, jaką sobie zrobimy... My zrobiliśmy to, mamy. O. A, to teraz się zaznaczyło, czyli 1,60 liczy się, pomijając te dwie misje, na to wychodzi, tak? Ok. No to zrobimy sobie którąś z tych. Tutaj mnie ciekawi coś. Unlock, trochę to nie rozumiem. Aha, trochę to nie rozumiem. A, bo to jest training. Okej. O, to jest fajne. No dobra. O, operacja. Okej. No dobra, na tyle skończymy. W następnym odcinku coś też zrobimy. Może dodamy sobie... O Jezu. Dodamy sobie może to. Coś tutaj, tak? Ale... Ciekawe. No fajne. Tu są naprawdę ciekawe rzeczy, powiem szczerze. Ciekawe rzeczy. No na to mnie i stać. To co... O, movement speed. To jest fajne. No, drogie. Tak, czyli sobie można farmić po prostu te punkty w tych misjach, na to wychodzi. O kurczę, fajne rzeczy. Muszę przyznać. Nieźle.
O, ciekawe. No dobra, także tyle na razie i do zobaczenia.